Dobra, mamy to. Partiatik! Live. Nowy etap. 55%. Zobaczymy, czy będzie ciężko. On ma już ten miecz, widzę tier 6. 150 HP ma chłop. Dwa kryty. Stuna dostał. Znowu dostał stuna. No te walki tu sztuki są rzeczywiście. I trzeba kupić na pewno tego heala. Bo ładnie by tu siadł. Ale na tej farm... Tutaj by się chyba golda nie opłacało farmić już. Bo za długo ta walka trwa. Chyba, że tu jest po jednej walce. Ale nie, tu pewnie jest po trzech. Albo czterech nawet. Dziadek, co ty robisz? Pojebał cię? Tak. Ej, dziadek! To mógłby być magnie taki zły, tak szczerze, w takim late game'ie. Bo jak się tak długo żyje... Dzięki wersji. Za 15 lat. Kiedy i zaczek? No nie wiem właśnie, niby bym coś pyknął. Ale też Robloxik jest fajny na nocki, a Liga czeka. Bo dawno nie było z widzami. No dużo tych gier czeka. Dużo tych gierek czeka. Jeszcze coś tam gadałem. A, jeszcze te speedruny. Też na noce czekają. Trutę mi rzucił pieprzony. Też tą trutę chyba kupię, bo wydaje się spoko. O kurde, on ma te błyskawice. 50% jest, że ona uderzy. I to dosłownie. Nocna liga, no, też czeka, ale też Roblox fajny jest na noc. Kilka jest fajnych gier takich na noc, no. Kurde, i to był trzeci czy czwarty? Trzeci, czyli tu jest po czterech. To tu się nie opłaca farmić. Tu tylko się przyjdzie po siano. Chociaż na tego siana tutaj dużo dostanę, has 500. To niby się nie opłaca, ale jednocześnie tyle, że... wystarczy na długo. Może się jednak opłaca? Ile dostanę? Ty, opłaca się, bo też ta renoma jest problemem. Bo jak ja tej renomy mam dużo, to ja jej dużo bardzo płacę. Nie wiem, czy najlepszą taktyką nie byłoby zebranie dużej ilości golda, a potem sprzedanie tych zawodników, bo teraz jak kogoś kupię, to już z wysokimi statami na start. I przeskipować dużo dni, żeby im nic nie płacić, wyćwiczyć ich konkretnie. Ty. To byłoby OP. To byłoby mega OP. Bo ja im płacę 500 też. Czekaj, kupię sobie ten stat. Chodziło o to. Na 3 rundy stunuje, a potem leczy 5% do końca gry. No, chyba najlepszy skillek. I ta truta też bym ją wziął, ale... nie wiem. Nie, to zwiększa rzeczywiście Dexa to całą grę. Znaczy na całą walkę o 50% też jest dobre, no. Witaj, jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofilii. Witam. Chcecie co? Tu? Tutaj wysłałbym kogoś. Jednak lepiej chodzić na te walki i czekać.
Kurde. Bo ta renoma jednak jest irytująca. Im tyle płacę niektórym, a oni nie mają takich dobrych statystyk. Teraz jakbym kogoś kupił, miałby lepsze. Ty się upieczesz tym fekrze. Zobaczmy, ile by miał zawodnik, którego bym teraz kupił. Nie mogę zobaczyć. Dobra, zróbmy tak, patrz. Zwolnię tego typa. Lick his fucking ass! Yeah! I teraz kupmy. Dzisiaj można posiedzieć dłużej, jutro wolny w robocie? No ja tak myślę, że tutaj. No zobacz ten, jakie ma staty na start. Jak tamten, będę mu płacił po ile? Po 80 czy jeszcze mniej? Sprawdźmy. Jeżeli tak, to jest OP. Ja mu płacę po 40. No ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było? Znaczy nie wiem, no to jest... Ta gra jest za mało rozbudowana, senpai, żeby aż tak patrzeć na to. Ale warto raczej dużo zebrać golda, potem ich sprzedać, skipnąć tak z 2 miesiące, oni będą mieli wymaksowane staty i jest luj. Trochę abuzowanie, ale ja w każdej grze abuzuję. O, za to dostałeś bana, człowieku! Za takie właśnie wyzwisko dostałeś bana! A tym mało płacę, temu jeszcze płacę dużo, ale ten no, ma staty nawet niezłe, to bym go zostawił jeszcze. Mogę go tam wysłać, zobaczymy, czy se poradzi. A, i tego zrobię na trening. Pocałuj mnie w dupę. 10k golda? No nie wiem, czy aż tyle będę zbierał. Czekaj, co ja nim chcę trenować? Nie! Niech się Dex, znaczy Def. A tym, Danem, czy Kostiko? Ten jest chyba... Ja pierdolę, jak jest śmieszny! Woohoo! Boże śmiechu! Ty, dodatkowy dzień płatności teraz. O kurde, dobra. Czyli jednak blokują moją taktykę abuzowania. Ja pieprzę znowu ten dzień, w którym muszę dla tych debili nagrywać to gówno. Ale siano się zgadza, luj. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa, zaraz wyłączam streama. Ty, on mi nie padnie przypadkiem. Do końca tego miesiąca codzienne streamy. Nie no. W czerwcu przedłużany stream będzie. Wyjebany betoniarzu. Cztery. Cztery. Ej, Mimi, ale masz marynarę z Armaniego, fajną. Cztery. Gierka do końca streama? Nie wiem, no na razie gramy. Jeszcze Robloxa później zrobił, chyba. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. No tak, lepiej ale nowych, no. Mało im płacić i skipować z niej, luj. Żeby se trenowali, potem na nich coś zarobić. Bo to przyspieszy grę. Wiadomo, mnie i tak stać na nich, nawet jakbym jeszcze więcej płacił, bo w tej grze się sporo zarabia. Ale... mi chodzi o takie trochę przyspieszenie. Ten tarczownik nie jest zły, kurde. Teraz płacę sporo mnie, jak zwolniłem tamtego. Tamtemu płaciłem 200, nowemu płacę 40. Nawet jakbym 1k płacił, to nie jest aż tak dużo, bo jakbym codziennie chodził na te wyprawy najdroższe, w sensie na te walki, to i tak zarobię kilka k w tydzień. Ale przyspieszy to grę, jak będę skipował dni, żeby oni trenowali i potem w tej lepszej arenie lali. Ale ta cena i tak już wolno rośnie. Krótka piłka. Ten typ jest strony. Od początku pałę, gry. On kosztuje 300, wygrał 30.
ci już i tak są tanie, tego mógłbym jedynie wypieprzyć. Ale dev 20, jakbym kupił takiego, co ma tyle defa. Czekaj, kupiłem mu tego skilla? Ty, nie było tego dnia płatności. Chyba, czy był? Idziemy na tym. A nie, dobra. Przez chwilę to było zielone, nie wiem czemu, może bugę? Jak mu to kupiłem, no to mogę iść, znaczy wysłać go na nową arenkę. Ale z ciebie bambik! Cicho. Dziewięć dni za stół, ja pierdzielę. Co? Chyba widzisz mnie? Ten już ma podobne staty do tego, a kosztuje 3 razy mniej. 4? Więc no. Znaczy nie, no dobra, ten ma inne staty też wysokie bardzo. W ogóle za walkę oni chyba też dostają. Ja nic nie dodawałem w te. Więc jednak za walkę też sporo dostają. No. To jednak aż jednego. Ty, zobacz, tu jest zielony. A, tu jest, że dojdzie na tom, okej. Okay. Struton skilla, ale on kosztuje z 2000 teraz. Nie wiem, czy jeszcze będę coś dodawał na nim. Czekaj. Nie. Ty mag, taki jakiś mocniejszy. Ja pierdzielę, ty. To jest 50% na to. I jemu za każdym razem to wchodzi. On mnie zabije chyba. Chłop mnie stunuje każdym hitem. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, on mnie każdym hitem stunuje. Co jest? Dup. Sprzedaję go, nie czekam, aż on wstanie chyba. Nie no, czekać? On ma dobre te staty inne, ale 300 mu teraz płacić? Ma kopę wlejcie? Nie. Sprzedaję go. Nie będę teraz czekał. No nie no, tylko 2 dni no. On niby ma dobre, wszystkie staty ma nawet bardzo dobre. Ale jednocześnie jest ścierwem pieprzonym. Nie, dobra, poczekam jeszcze na niego. Nie no, nie są aż tak mocni jak on. Musiałbym jeszcze ich sporo trenować. Czekaj, czy jest coś nowego w tym? Nie wiem, czy się ich warto tylu mieć. Czy mógłbym ich na te wyprawy wysyłać, ale z drugiej strony. Prosi ich ta cena, ja pierdzielę. Ale coś muszą zarobić, ja pierdzielę, no będą tak gnić. Dobra, ty z tą pałką idź tam. Dorób trochę. Ten niby drugi pięściarz podobny już do niego. Ale i tak jest jeszcze słabszy. A jakim cudem on przegrał? Dziwne to jest. Ale to jest 50% na tą burzę, że mnie uderzy. A jemu za każdym razem wchodziło. Jak ja mam 50% bloka, to siada jeden na walkę. Nie wiem. Ja pierdzielę, kolejny mag.
maguch. Niby mag słaby, ale jednak jak zabił Zuja. Mag jest dobry na tych błyskawicach. Tamten mnie w ten sposób pokonał. Bez tych błyskawic mag jest średni. Ale tak, to no, się skaluje. Nie znam, Artur, takiej gry. Ładna, ładna bomba. Lipa, jakbym miał sprzedać też tamtego, bo dużo w jego trening włożyłem. A też trzeba na to patrzeć. Więc to nie do końca jest tak, że jak go sprzedam, to nowego będę miał i dużo zarobię. Wydaje mi się, że jednego warto pakować, a reszty to tak sprzedawać nie do końca warto. Dobra, czekajmy sobie. Nie no, 300 to jest mało w tej grze nadal. To ja na jedną wyprawę idę, już mam na to. Czekaj, czekaj. Ty, ale to on nie. Który to był? On? Tak. Może Vitality, kurde. Z kolei niewolnicy drożsi, no nie są, tu jest cena idzie dopiero. Ale widzę, że za walki oni też staty dostają, bo niektórzy mają naprawdę dobre statystyki. Coś porypane, że niektórzy mają tak dobre staty. Chociaż nie no, temu defa tak doładowałem, ale te staty inne rosną, no. Nie wiem jak dokładnie to rośnie, ale po, nie wiem, może po jedną losową statystykę za wygrany turniej. Bo ja wiele rzeczy mu nie leciałem, a to jest taki, że dawno temu go kupiliśmy i niektóre staty ma wysokie, bardzo. Tego kupiliśmy niedawno i on ma sam z siebie kupiony dobre staty, ale i tak jest gorszy. Sporo. Dobra, wysyłam go. Chociaż czekaj, może niech potrenuje to Vitality trochę. Tak mamy siano teraz. Tu mogę nim pójść, zarobi sobie. On za jedną taką podróż zarabia na siebie. Raz w tygodniu jakby szedł na podróż, to już wystarczająco. Tak jak u lepszego nie kupię. Ty no magiak spamuje, co jest? Dość. No, on musi dostawać jakąś statę za wygraną. Bo te staty ma naprawdę potężne. Ale i tak przegrałem na statku. Kurde. Przecież on często też połamany leżał. Mógłby mieć lepsze już staty. Cztery. Ty, poczekaj chwilę. Łamę chłopa, taka opa. Pyk. I tak powinienem chyba. No jak te kryty siadają, to jest to piękne. Git. Skip. Ile już ma on vitality? 16. Cały skill mu wleciał po jednym tym. Spokojnie, Kamilo. Chill.
Nie, jednak to sprzedawanie aż takie OP chyba nie. W sensie, jakbym im skilla za bardzo nie kupować, bo jednak te skille drogie są. Pytanie tylko, czy on na trzeciej arenie już by dał radę z takim EQ. Jest tylko jedna opcja, no. Wyślemy go tam. Chociaż chyba lepiej tego, jeżeli on serio dostaje staty za wygrane. Po co mi tak to idzie? Można pod jednego gladiatora grać w tej grze. To jest problem. Trzeba przemyśleć, jak to grę grać. Kilka jest różnych ścieżek. Ale to dobrze. Ta gra mi się w sumie wydaje lepsza niż Sword and Sandals. Tak w całości, że ona już jest w becie. Wydaje się, że mechanik jest więcej już niż ty z Lorenzala, co graliśmy. Ale trzeba też w ogóle je zrobić. Bo wyszło niedawno, a jeszcze nie graliśmy. No może już z pół roku to jest? Nie wiem. Ty, chociaż muszę coś zobaczyć. Chyba, że bym brał łebków, którzy mają 100% auto, wysyłał ich i wtedy nimi szybko golda zarabiał. I po czasie ich sprzedawał i ciągle tak rotował nimi. To by mogło oddać. No. I tego jednego po prostu dokoksić non-stop. To by mogło serio oddać. Tylko czy on będzie miał 100%? Sprawdźmy to. Tutaj czy on będzie miał tu 100%? Jeżeli tak, to możemy tak rotować ich ciągle. Kurde, nie ma. Ale 78? Jak mu nie siądzie walka, to go po prostu sprzedać? I nowego z bomby? Ja pierdziel, ale już się nie siadła w dupę? W dupę Jusle się zafajdany. Nie, papik, ja z nim mailami pisaliśmy, to tak kontakt, wiesz... Ubogi. Czekaj, który to był? Sprzedaję go już. Śmiecia. Ale on jest gówno wart. Ja go kupiłem za 8, ale w sumie to mała różnica. Kupiłem go za 80, sprzedaję za 60. Może być. Kupmy nowego. Te nic gra gorsi są. Niż to co wcześniej. Każdy z nich to ściarwo, nie kupuje żadnego. Ty, ale taktyka w ogóle abuzowanie, że kupujesz ciągle nowego, wysyłasz na najgorszą wyprawę, robisz auto, zbierasz codziennie za każdego, kupujesz ich za 150, zarabiasz na nich 450 i tak daily. No już widzę tyle technik abuzowania w tej grze. Czy to jest luj? A czy on to zrobi na 100%? Jak nie, to luj. No, on ma już 100%, ale od czego to zależy? Jeżeli od EQ, jakbym przerzucił... Ale nie, to raczej od statystyk. Ty, jedna walka... Nie... Czekaj, ja go tu wysłałem, czy tu? Na które ja go wysłałem? Na najgorsze? Co ścina ci internet? Do dupy. Dev 17. Poczekam na jakiegoś z Dexem albo Agility.
ty, dobra. Dobijmy nim. Może pod koniec tygodnia go wyślemy? Dobra, zobaczycie go. Ja go chyba źle wysłałem. Bo jedną walkę. Nie, no ma 100%, ty. Ale git, że ma suwę. To możemy nim farmić teraz. Tylko będzie wzrastał koszt, ale luj z tym kosztem. Ja go potem sprzedam najwyżej. Chociaż on jakieś skille ma wykupione, no. Też on ma bardzo dobre te statystyki. Kurde. Porypane to jest. Zobaczmy jakiegoś pecika do kupienia. Taki se, taki se. Agility 19. Tylko po co mi aż tyle agility? No zobacz. Straszne gówno oni tu selają. Tych zawodników. Nowej broni też nie ma. Nie. Oni są za słabi. Jakiś co by miał Dexa 20 na start, to bym go z bomby wziął. Ten w ogóle 23. Ten się niezły robi. Zobaczmy jeszcze raz. Vitality 15, Dex 13. Ten jest spoko. Vitality ma ładne. Ten 17 Dexa. Ale ten jest chyba ogólnie lepszy. No, jest droższy też. Tak, ten jest lepszy. Bo już ma Vitality 15 z bomby. W ogóle on jest bardzo dobry. Weźmy go i go trenujmy. Albo go wyślemy na... Też może być bot, to nie będzie. Wyślijmy go na to i zobaczmy, czy będzie 100% od początku. Jest to możliwe chyba. Pewny nie jestem, ale... 80. Ja pierdziele, chłopie, tyś w dupę nieudaczniku. Pierwsza twoja walka, ty już leżysz? Ale bomba. No pierwsza walka chłopa, już się wyłożył, już lesior. Mogę ich też wysyłać, co za, co jest 50 do zarobienia. Tam renomy się nie zdobywa. Szeliga i Ferrari mówią, że jesteś farmazoniarz, podobno zrobiłeś styl charytatywny na 1 milion. Złoty, miałeś zrobić wołach dla chorej dziewczynki, albo to zrobisz, albo chłopaki cię dojadą. Pieprzysz. Nie robię nic. Niech dojeżdżają. Zobacz, tutaj mogę ich posyłać, tylko tutaj się grosze zarabia, ale nie ma tu renomy. Chociaż... jeszcze golda. Nie, dobra, to jest w ogóle się... mija z celem. Ile musimy zapłacić? Pięćset. Dobra, wyprowadźmy ich. Możesz mi pomóc ich rozwalić? Dobra. Będą rozpieprzani. Dobyłbym 20 tego i posłał go. Myślę, że wtedy on ładnie może oddać całkiem. Ten zaraz 30 Dexa. Dobra, to już mu wystarczy. Siła. Nie wiem, Dinu, chyba tak. Dobra, nice. Im powinna renoma spadać, jak przegrywają to auto. Wtedy by warto było... Wtedy byłoby coś chociaż za tą przegraną, cokolwiek. Ta renoma jest z sił teraz. Do
której gierka? No chyba do końca, jeżeli to jest ostatnia arena. Bo jak nie, to zobaczymy. Ty, za chwilę chyba będę mógł jeszcze następną arenę robić na auto. Chociaż... niby już mogę próbować, ale to często nie oddaje bardzo. Dobra, Tera będzie miał 20 vitality i możemy go wysłać. Ile on ma HP na 25 vitality dostał? Muszę ich zawinąć. Ile on ma HP teraz? 150 i to jest progres. Teraz będzie się dużo leczył. Dobra, wyślijmy go na tą arenę. Może nie wykituje. A jak wykituje, to luj. Przynajmniej 300 nie będę wydawał. Ale wolałbym, żeby nie wykitował, bo znowu będę musiał kogoś trenować. Nowa i od nowa. Kiedy on tam dotrze? Jeszcze jeden dzień, tak? Dobra. Próba. Zobaczmy. Nie wiem, Watykanu, nie wiem. Od razu chyba kastuje tego skilla, bo on też pewnie będzie coś kastował. I co, mamy to, tak? No i git. Czyli leczę się po 5% zawsze. To całkiem dużo jest. Teraz tym to chyba muszę full vitality lecieć. Bo ten skillek na leczenie przecież to będzie się tak kombić. Bo to procentówka. Chyba nie warto nawet stuna dawać, tylko autoataki. 30% nakryta. Okej. Okay. Leczenie plus life steal OP, no. Ale jednak silni ci gladiatorzy. Ja gadałem, że balans później już się będzie. A jednak nadal jest, bo przegrałem przecież nim. Więc spoko ten balans jednak dość. O nie. Już raz mnie taki zabił. Stuna udałem. Dobra, nice. Nie, nie dojedzie mnie, bo ja tym razem skastuję heala wcześniej. Ja mam 50 HP więcej. Ten ma dużo HP, to se skastuje to. O kurde, on to co ja skastował? Nie, bo się rusza, to nie. Dobra. Mogłem się ten odpocząć. 30 Ademon. Podejdź, szmato. Ja jestem nieśmiertelny już. Teraz tylko mag chyba jest wytwaniem, bo mag jednak w late game dość silny. Ale poza magiem, zobacz. No nie staną i już oporu nie stawiają te brudasy. To nie mag. Ale na wszelki skastujmy skilla.
Idziesz, mata, do mnie. Zara będzie coś kastował, jak się go nie boję. Ja plus 3 dostaję tego. Defa? Czy co to było plus 3? Nie, plus 2. On ma 32 D, prawie tyle co ja. Znaczy trochę więcej. Tylko że on ma miecz, który ma więcej AD bazowo. To znaczy, że ja mam giga dużo. Nie no, lifesteal w dupę z tym jest tak broken. Ja bym chyba teraz kupił podwojoną szybkość odnawiania staminy. Ale to 2K kosztuje. Ale to chyba będzie najlepszy skill na ten moment. No, raczej tak. No i git. Padło 500 golda. Witam ECPU. 500 golda wydałem od razu. Kurde no. Tego Dana muszę sprzedać. Wydaje mi się, że w tej grze warto jest tylko jednego gladiatora głównego, a resztę pobocznych całkowicie i nimi farmić. Bo ja też na te skille u tego Dana wydałem dużo, to już żal mi go sprzedawać. Toż z drugiej strony ja nim nie będę wchodził na te dalsze wyprawy, bo nie jest worth. Tak, Pat, jutro powinno być. Dobra, puśćmy tego na tom. Zobaczymy, czy to zrobi na auto. No pewnie nie. Ja pierdzielę, tego na auto nie zrobi. Pytanie, czy on to w ogóle zrobi. Niby ma dobre itemy, tylko że ja mu nic nie dawałem z killi. Chyba zrobi. Bazowo ma dobre skille. Na razie nie kosz. Bo niedużo zostało. Więc... luj. Chyba niedużo, no nie wiem. Bo to beta, wydaje mi się, że to jest ostatnia mapka. Ale niestety, bo giereczka jest giga. Na 67 weszło. Zmiana streama zamiast gierki. O, to mi się podoba. Ale posiedź tu i tak. Żartuję, nie podoba mi się to sieć. O kurde, czy to jest dead? Stuna mi dał? Krwawienie. O, i cepa zapieprzył. Dobra, koniec. Z... jednak win. Jednak tymi nubkami da się to ładnie farmić. No ten 250 już kosztuje. Ja go chyba wypieprzę i nowego wezmę. Wiem, że ma dobre staty i mu skille da. Ale żal mi, bo ma te skille. Kurde. Zostawię go jeszcze, bo może ten mi paść. To wtedy wszystko na tego wrzucę. Ale ten jest w sumie nie taki dobry. Ten byłby lepszy już. Sprzedaję go. Tylko na jednego będę grał i tyle. Wiem, że wydałem na niego skilla, ale to było w ramach naukowych testów. Teraz już wiem, że tak nie warto. Że lepiej kupić tych brudasów i nimi farmić ścierwo i tylko pod jednego grać. Ewidentnie to jest najlepsza taktyka. I teraz on może trenować defa. No. Czekaj, a ten co trenuje? Nic? Ty, jemu spadło Vitality z 20. A nie, ja nim nie dobiłem 20. Bo ma nadal HP 150. Nawet nie zobaczyłem, myślałem, że miał. Ale ciężko pokonać bossa. Ja ledwo wygrałem tam ostatnio.
21. Te siły on ma mało. Dlatego ja tak mało biję. Dobra, test. Czy ten już da radę 100%? Ten powinien w sumie dać radę. 7, Mario, witam. On ma się... Czemu tylko tamto miasto? No nie jest, i tak sobie dał radę, więc luj. Dwadzieścia siły bym nim dobił i pójdziemy? Ja mało teraz płacę, jak zwolniłem tamtego. Możemy sobie trenować na chillku. Zaraz się pośle. No nie, no luj, mamy 2,5 koła. Nie trzeba się niczym przejmować. Co tam, Mario? Co tak późno? Sklep? Tier nowy się odblokuje, jak pokonam to. To patrzę, jest sklepu, nic nie da. Ty, no on już chyba powinien dać radę? 100% robić, czy nie? Kurry, dezy nowy. Muszę ich chować. A ja już mam 20 siły nim. Trzeba znowu rozegrać dekuary i sprawdzić nowe ścieżki. Nie bardzo, jak już raz przyszedłem, to raczej to pieprzę, wiesz. Już raczej pieprzę to dekuary. Ten już ma 15 defa. Dobra, wyślijmy tego. Zobaczymy, czy ma 100%. Spoko, Mario. Ty, no i ma 100%. Chyba znaleźliśmy taktykę do abuzowanka. Kurde, nie ma już 100%? Co jest? Nie wiem, jak CPU, może nie żyją. Ale w GTA umarli. Polecisz mi jakąś gierkę fabularną wciągającą? Gothic 2 Noc Kruka. To nie jest bug. To jest abusing. Ty, czemu tak mało HP mu to dało, to Vitality? Ta, to jest dobra taktyka. Ja mam dużo siana teraz, nie muszę ten się tym przejmować w ogóle. A skille im lecą jak porypane. Ale ta taktyka w sumie oddaje teraz, jak mam dość wysokie te już ulepszone pole treningowe. Prawie na fulla jest trening ulepszony i tak dalej. Dzięki temu to szybko leci. Resist się chyba skaluje w ogóle z armorem, więc będzie miał tego sporo. Pecika trzeba połamać. George. Przyszedł mi pod chatę taki pet. Złamę cię. Ta broń z niego dropnie? Zagram Quinto, to będzie coś nowego. Więc wiesz, Gothic Remake. Myślę, że może być
Albo pieprzonym gównem, albo... No. Ale nic pomiędzy. To jest na przykład... Try... Nie, jak to się nazywa. Co dali tam do pogrania chwilę. To było trochę gówno. Justy. Ja nawet już na wyprawy nie muszę chodzić, tylko mogę nimi tak trenować. Mieć wypieprzone te... Jojca. Będzie grą roku? Chyba nie na ziemi. To jest się na planecie ziemi. Wytrzymałość coś? A mógłbym niby to dodać, tylko że to 2K kosztuje, ja to żal wydać na to. Wrzesień, październik. Mają pokazać nowy trailer? Okej. Okay. Pewnie zagram, no. To jednak Gothic. Nowy, ale raczej... Nie spodziewam się jakiejś wybitnej gry. Takiej do pyknięcia. O! Czas kogoś złamać znowu. Odpalę to tym razem. O kurde, niedobrze, bo będzie mnie lał. Spokój. Ja plus 3 dexterity w ogóle mam. Podczas tego. 170. A ja siłę miałem lecieć chyba, ile ja mam? Tak mało biję. Ty no, ładne oro, ile golda? Jak dużo, to może sobie dodam tego skilla. A, to zawsze jest tyle. A, tak, nie wiem, Queen, to trochę w to wątpię. Aż takie rzeczy, aż takie cuda chyba nie wierzę. Coś innego niż demo będzie? No mają być niby jak Gothic 1. Czy taki będzie? Szansa 5%. Jakim cudem ten typ ćwiczył 2 tygodnie skille i nadal nie ma kolego, pamiętaj. Nie pieprzy. Nie grałeś Gothic 1? O, nie dziwne. Dwa tysiące to luj, biorę. Już kolejnego skilla się nie opłaca za 4 kafle. Vitality chyba najlepiej teraz, bo to się najlepiej skaluje, mam dobrego skilla, a i tak pięściami zadaje popijepszony DMG. Wyjebany betoniarzu. 4-4. Dobra, wysyłamy go. Na bossa. Albo umrze, albo nie. Zobaczymy. Ten w ogóle ma 20. Jo, dobra, jak tamten umrze, to luj, mamy tego. No ja pierdziele, ci są jacy mocni. Te peciki. Dobra. Dawaj. Dawaj na ring. Dużo HP ma typ. Od razu kasuje. Jak widzę, że ma dużo HP, kasuje to. Bo wiem, że długa walka będzie. A ile on mnie uderzył? Stuna dostał? Wyglądasz jak kleszcz dzisiaj.
co? Plus 72, nice. 37 AD mam. Boże. 38. On ma 20, on ma 33. No. Ten snowball podczas walki jest tak popieprzony. Dobra, kastuję to. No, zawsze tak samo grają. Ten początek. A nie, zagrał teraz inaczej. Nie skastował skilla. Chyba, że on skilli nie ma. Kurde, często blokuje gnida. Ja się leczę plus 8? Nie więcej. Ja mam 5%. Czyli ja się ponad 12 leczę co turę, jak biję. A, jeszcze kryty wchodzą. Ja pierdzielę. Ja chyba już przegrać nie mogę, mi się wydaje. Już chyba złamana gra została. Tak coś czuję, że gierka została złamana już w pół. Ta? No raczej ta. No chyba, że boss się okaże jakiś popieprzony. Ale trochę w to wątpię. Raczej połamana gierka. Ty, to ja. Identyczny. Identyczny typ. A podejdź, no. Co? 20% ma na tego. Co on mi zrobił? A. Zablokował kasty. Niego łamę jak peta, zobacz. Niekoniecznie identyczny. No dobra, różni się tylko jedną cechą. Czy to takie ważne jaką? Dobra, pyk. Ty, w teorii jak gra potrwa 999 rund i znowu skasuje ten skill, to ja się leczę po 10%. Warto tak przeabiuzować, żeby to osiągnąć? Nieźle mnie uderzył, tylko że zobacz jak ja się leczę, no. Jeszcze mu stół nadałem. Chłopie. Pięściarz jest po prostu broken, bo krwawienie się skaluje z pięściami. Stun, bo jest co 6 uderzeń, więc co 3 tury, a mieczem byś miał co 6. Boże, no zbyt broken jest pięściarz. Boss? Kurde, jak on wygląda. Coś z nim chyba nie tak. Od razu kastuje. Nie ruszam się. Za ile on mnie uderzył? Mnie coś uderzył? Ty! Co ty robisz, kiepie? On mnie uderzył za 2? Ty, Amyr, uderzysz mnie? Ja się na niego szykowałem miesiąc, że hashtag boss. Cepel jada.
Chłop jakimś useless bombami rzuca, które zadają po 5 stu nadają, no nic. Boże, Amir, ty śmieciu w dupę. To chyba był ostatni, bo jakieś osiągnięcie dostałem. Dostałem bombę, którą raz można użyć. Ty, nie ma dalej nic. Co jest? Jest tutaj! O kurde, dobra. Czekaj, to ja potrenuję jeszcze jednak przed pójściem tam. Od razu? Nie. Potrenuję chwilę staty. Wypuścić raz na walkę ją można? A. To jest i tak ścierwem. No niby stuna daje, ale lepiej uderzyć chłopa pięścią niż takiego. Nie, PB nie odpalam. Dobra, wiesz co? Ćwiczmy sobie. Na te gorsze areny chyba muszę ich wysłać. Tutaj powinni to zrobić. Czemu to nie jest 100%? Do chłopa 30 defa. Co jest? Jeden był? Sklep? A no tak, bo nowe itemy mogą być. Jeżeli tak, to musimy zarobić siano nowe. Nie można skipować dni. Ja chyba i tak powinienem zrobić na easy nową arenę, tak coś czuję. Chyba od razu tam pójdę. To jest nasz główny, tak? Chyba zobaczmy sklep. Tak, jest. Jakie to jest drogie, w dupa. Ja bym chyba tylko ręce kupił nowa i tyle. Zobaczymy jak wyjdzie. Jak źle, no to co? Będzie trzeba pogrindować jeszcze chwilę. Classic RPG, w sensie? Daj tytuł jakiś. Gdzie broń? Jest 15, sporo więcej. To jest tanie. A to ma plus 1 def, ale. A nie. Plus 2 to wezmę. Gothic? A, to znam. Kojarzę, no. Ty, plus 2 AD, to jest dużo. Bo nie wiem, czy je sprzedać. Chyba tak zostawimy. 1K mam ledwo. Bym musiał teraz pofarmić golda, żeby abuzować dalej, albo iść na arenę. Idę na arenę nową. Tam dostanę dużo golda. Ja im płacę ile? 400. To czekaj, możemy ten tydzień jeszcze przesiedzieć. Nawet dwa. Ty, ale jak mi pod bramę podejdzie pecik, ja go zniszczę za 600 golda w sumie. Zobacz, która godzina? No właśnie, widzę. Luis. Kurde, burza. Muszę zrobić tak, jak jest burza.
Bo wtedy burza się skipuje. Pyk. I patrz to. Dobra. Powinna się burza skipnąć, przynajmniej tak działa od tej pory. No. Żadnej statystyki na fulla nie mam, trochę szkoda. 30 jest max. Baldur's Gate, Neverwinter Night. Coś grałem, ale to bardzo dawno temu w takie stare gry. Nie mamy już siana, trzeba uważać. Dobra, idziemy. Idziemy. Jazda. Zobaczmy, czy będą silni. Jakiś pet jest. Oj. Co to za pecik? Ale arena, koloseum. Nice. 150 HP, więc kastuję to, bo raczej długa walka. A, i to mag. Ale nie na fulla mag, bo zadał mi tyle sobie, więc... Taki trochę mag. Retard. Poka kubek. Fajny. Przecież go widziałeś pewnie nie raz. To no, nie nowy. Znaczy dawno go może nie było na live, ale... Bo piłem z innych. Podejdź tu. 34 AD ledwo. Najbardziej się rozpędziłem na jakimś NPC-cie, co prawie 40. No mam kilka kubków przecież. Czemu? Co za pytanie? Ja muszę kogoś skrzywdzić w GTA chyba. Znowu. I stun. Chłop mnie jeszcze nie uderzył chyba? A ja go zaraz ubiję. Kogo? Nikogo. Tak, ECPU, wybacz. To chyba mag, więc kastuję to. Tak, to mag. Mag zawsze ma włócznie. Ale nie dziwne, bo ma na dystans atakuje lepiej. To jest ward. I to tyle? 50 HP mi zabrałeś? Magią? Się w dupę magiem nazywasz? Nie, dobra ty. Dobra ty. Teraz moja kolej, szmato. Chłopie. Dobra, my jesteśmy zbyt OP już. Od razu robimy ostatnią arenkę. Czemu ta gra ma grafiki jak Deluxe Sky Jump? Lepsza. Nie mów tak na tą grę. Ty no, Vitality chyba teraz już zostało tylko do dodawania, nie? Albo siłę, bo mam dość mało. Dobra, wyruszmy. Fight. Gaś komputer, dawaj. Idę do wyra, okej. Gaś komputer, dawaj Robloxa. Nie. Ty, coś mnie uderzył. A ja nie skastowałem skilla na HP. Urrrr.
jeden pieprzony HP. Gin. Czemu moja postać kradnie HP, a czemu nie? Mag? Chyba tak, więc... Co on na start odpalił dziwnego? To taki mag jeszcze gorszy niż zazwyczaj. ZJ pisze się ZW w dupę. TikTokowcu. TikTok head. ZJ XDDD. Hola hola. Na 50 HP to możemy to skastować. Od początku wydaje mi się, żeby jak najlepiej, najefektywniej tę grę przejść, byłoby właśnie jednym gladiatorem grać tylko, a innych tak wysyłać na jakieś roboty i tak dalej, i jednego non-stop szkolić, żeby jak najtaniej było sprzedawać. Bo ja też sporo golda wydałem na skille u innych gladiatorów, a jeden mi umarł, a nawet więcej, niektórych posprzedawałem. Nie oglądam TikToka, a zaraz jestem. ZJ brzmi lepiej niż ZW. ZJ. To ciężko się w ogóle mówi, a co dopiero pisze. A ZW, zobacz, obok siebie literki. ZJ. Nie mówi się tak, nie pisze się tak. Nie robi się tak. Grzeszniku w dupa. Ale co ty mówisz, suchy pot? Ofensywnie do Jolkiem. Plus 3 siły mam co turę? Kurde, nie wiem, mam strasznie dużo tego dexa, a i tak mam nie aż tak dużą szansę na kryta. Chociaż i tak często te kryty wchodzą, ale mogłyby częściej, co? Chyba, że dexa ja teraz podładuję, byłem tylko 21. Nie mówi się J, set J, tylko JD? No. To ładuję sobie trochę tego dexa. Kurde. Nie, to deszcz tylko. Jeszcze jest jedno wyjście. Zyby. Zara bede. Chyba cyby. Popieprzyło. Wybacz. Ty, zaraz mamy w ogóle max defa na tym. Ciekawi mnie, czy on będzie jakiś w miarę mocny. Ty, ten skill dalej leci? Zobacz, jest 30 na 30. O co chodzi? Skip na jeden dzień, zobacz, czy leci. Muszę sprawdzić, czy będzie 31. Jeżeli tak, to możliwe, że jakaś luka. Albo po prostu będzie max i nie pójdzie dalej. Czyli nie ma ograniczeń. Ale to dobrze według mnie, bo te ograniczenia są useless na 30. Jakbym chciał zrobić postać full pod jakąś jedną statę i tylko to lecieć, to widzę, że mogę. Oby to nie był bug, tylko żeby to też było w normalnej wersji gry. To fajne.
Po co jakieś spieprzone ograniczenia? Dobra. Chłop z buławą. Dymam go od razu, bez boty. Znaczy bez skilla, co lepsze. W razie czego go użyję. Ty, jest 60% nakryta, wzrosło ładnie. Po ulepszeniu tego dexa. Pula tak i wszystko na hita by oddało. Za wolno to, za mało ten jeden skill siły daje, wiesz? On nie daje aż tyle. Nie wiem, czy w ogóle by to było możliwe. Może jakiegoś chłystka z początku gry, ale to teraz już bym go zrobił na hita pewnie. No jaki jeden cepsion? O. Chłopie, kasacja, peta. Staty nowych rzeczy w sklepie po 2-3 defa więcej mają. Więc łącznie bym miał zamiast 54 armora 60, coś takiego. Na full secie nowym 60% by zmniejszało DMG. Ty, to mag? Nie. Chyba to nie mag, ale nie wiem. Może skastuję skilla zaraz. Będzie Lipton. Nieźle skilla skastował Cornel Marius. Nice. Czekaj, co ty mówisz? Idę się myć. Nie. Ja dzisiaj raczej nowego nic nie zacznę. Czy w Robloxie może jakiś tryb to był, typu ten z siłą? Skoro i tak już zostawiłem. Czemu ci ciągle krzyczą w tle Natsugei? Jak Natsugei? Nie wiem, może jakaś nowina od Natsu. Te chłopy niby całkiem silne. No ale... ja jestem potężny. AD, rekord. Ale kryt nie wchodzi ponad 30%. To jest ograniczeniem? Czy jak? Ty, jak ja muszę skilla skastować na leczenie, bo mnie pokona. Dobra. Starczyło, żeby kryć siadł. 45 AD. Rekord. Boss. Herakles. Herkules. 250 HP. Dobra, ja od razu... Dobra. Aby mnie nie za... Po ile on mnie bije? On mnie po 20 bije? Jabłko siły zjadł. Kod statów nie mogę zobaczyć. Nie wiem czemu, wcześniej mogłem. Nie mogę statów zobaczyć. Nie wiem, czy buget, czy tak ma być. Co jest? To ile on mnie bije? Jakie rip? Ty rip? Riped?
mi bije po 18, ty, no mało. Już mam tyle HP co on. Ja się za dużo leczę, chłopie. Zobacz. Lifesteal i ten skill z leczeniem jest po prostu broken w dupę. Chyba, że zaskoczy jeszcze. Szkoda, że statów nie mogę zobaczyć. No. Ciekawi mnie, ile to jabłko siły dało mu siły. Ty, double stuna budowałem? Ile golda? Wszystkie staty podnosi o 100% na 3 tury. Ja pierdzielę. Ale czemu, to czemu mu HP nie podniosło razy 2? Koniec gry. Fajne. To była alfa. Ta gra wyszła rok temu, to jest alfa 0.01 wersja. To trochę wróży, jakby ta gra nigdy nie miała wejść. Ja pierdzielę, ta gra jest zarąbista. Czemu to jest? Proszę, no twórco gry, zlituj się, jeżeli żyjesz. Jeżeli umarłeś, wybaczam ci. Jeżeli leżysz już w ziemi, to pieprz się. Nie musisz kończyć tej gry. Ale jeżeli szmato żyjesz, znaczy kolego, dokończ tę grę, jest piękna. Czekam na całą wersję. Piękna gierka. Czekam na całą wersję. Zobacz, jest faza druga skończona. Zaczęła się faza trzecia. Zobaczę zaraz, kiedy był update. O ja pierdzielę. Nie. Update był 22 października. A wcześniej był update co miesiąc. Ta gra chyba nie wyjdzie. A jest piękna. Chłop w ogóle patch wypuścił taki, zobacz. Patch? Który co zrobił? Dodał tego robala w tle. Tego robala w tle. Cały patch wyszedł o tym, że jest robal w tle. Że tło jest. To był patch. 25 kwietnia. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!